Siemaneczko, dzień dobry kochani. W ten piękny dzień, to jest Fit on Trip. Dzisiaj witamy was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu z Gosią. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak tu jest naprawdę z punktu widzenia osoby, która nie przyjechała tu tylko i wyłącznie na wakacje i która widzi więcej niż tylko i wyłącznie ten piękny ocean, basen hotelowy i tyle. Także Gocha, jak mógłbym cię poprosić, powiedz nam, jak tu jest. Ale chodź, może się przesunąć trochę tutaj w moją stronę. Tak, o. No i ślicznie. No to jak tu jest naprawdę? Pięknie jest. Pięknie jest. No, to chyba jakieś bardziej konkretne pytanie to musiałoby być, jak tu jest naprawdę. Bo... Nie wiem, o warunki. No powiedz, powiedz. Ludzi, o. Tak, powiedz mi, co zaczęłaś dostrzegać, jakby po pierwszym swoim tygodniu, dwóch tygodniach tutaj. Bo przyjeżdżasz, super praca, okej, o niej pogadaliśmy, że trochę się rozmyła, jakby z twoimi oczekiwaniami, że trzeba było się trochę przestawić. No ale jesteś cały czas na pięknej wyspie na Oceanie Indyjskim. I teraz pytanie po prostu, co zaczęłaś dostrzegać nowego poza tymi palmami i wodą? Na pewno się nie dzieje po pierwszym tygodniu czy po dwóch. To jednak wymaga trochę więcej czasu, mi się wydaje. I też na przykład w moim przypadku to jest tak, że są tak okresowo się to odbywa, że są takie momenty, gdzie jest rzeczywiście dołek i ja myślę, że trzeba wyjeżdżać, uciekać i jest rzeczywiście dramat, a są takie momenty, gdzie jednak myślę sobie, że jest cudownie i palemki, i ocean, i baseny. Co to znaczy jest dramat? No żyje się tutaj dziwnie, na pewno. Słowo dziwnie brzmi dobrze. Proszę o rozwinięcie. Zastanawiam się cały czas, jak to ugryźć, żeby tutaj nie być zbyt negatywnie nastawioną do sytuacji. Rozmawiaj teraz tak, jak rozmawiasz zawsze, codziennie ze mną. No dobrze. No na pewno lokalne, podejście jakby lokalnych jest do życia, do pracy, do wszystkiego, co ich otacza, myślę, że jest dosyć trudne. I sposób, w jaki... No chyba to, co mnie najbardziej doprowadza do szału, to jest jednak to pole, ale takie wszechogarniające wszystko pole. Gdzie zaczynając od tego, w jakich warunkach żyją, czym się otaczają, to, że wszystko tak naprawdę poza tym właśnie hotelem, który widzą turyści, i poza tą, nie wiem, gdzieś tam plażą Tendę, czy Żółwie, czy inne udeczki, no to są właśnie takie turystyczne miejsca, które rzadko chyba też goście opuszczają, mi się wydaje. A jak się wyjdzie na wioskę i popatrzy się na to, jak gdzieś tam ci lokalni ludzie w ogóle nie są tak naprawdę zainteresowani podnoszeniem standardu swojego życia, bo myślę, że to nawet nie jest kwestia jakiejś tam biedy czy braku edukacji, ale też tego, że oni nawet jak już mają jakieś możliwości chociażby tego, żeby dookoła siebie gdzieś posprzątać, ogarnąć, to nie do końca są tym w ogóle zainteresowani, więc ten kontrast pomiędzy no właśnie tym, co widzą turyści, tak jak to nie wiem, nasza dzisiejsza perspektywa, a tym, co się wydarza no za płotem, bo to jest przecież tutaj za rogiem, no to no kontrast jest ogromny i to co myślę jest w tej sytuacji najciekawsze i też przyszło mi tutaj z czasem to zaobserwować, że to nie do końca tylko warunki to dyktują, ale też to, że tak jak mówię, no ci lokalni ludzie nie są zainteresowani tym, żeby gdzieś tam to zmieniać, bo nawet jeżeli jest im dawana szansa na to, żeby poprawić ich warunki życia, żeby więcej zarabiali na przykład, tak jak to się zdarza, jeśli chodzi o moje ekipy, jakby moment, w którym ja im oferuję, że będą rzeczywiście mogli rozwijać swoje umiejętności, podnosić kwalifikacje, co za tym idzie, zarabiać więcej, to nie jest tak, że oni chcą. To nie jest tak, że oni chcą. Oni jednak by woleli się nie narobić. Dalej spać na tym swoim kartonie, zamiast tak, na wygodnym materacu. I to jest na takiej zasadzie, że no i mają to swoje Hakuna Matata. I to, co chciałam powiedzieć, to, że jakby ludzie w Europie, mam wrażenie, przyjeżdżają tutaj z takim podejściem, ludzie z Europy przyjeżdżają z takim podejściem, że tutaj wszystkim trzeba pomóc koniecznie i nawieźć długopisów i zeszytów, ubrań, pieniędzy, cukierków i że trzeba im koniecznie to wszystko dać i pomóc i... No to tak nie jest, bo oni tego wcale nie chcą i to jest ten problem, że
nawet jak już ktoś przyjeżdża z takim pomysłem, żeby tutaj ten świat zbawiać, to to nie jest świat, który chce być zbawiony. Na pewno nie w taki sposób. Na pewno nie w taki sposób. Myślę, że no, gdzieś tam inwestycja w edukację to jest tutaj dobry pomysł. Tylko tak jak mówię, no sama mentalność większej części, no bo nie mówię też, że to dotyczy wszystkich, no ale bym powiedziała, że na 10 osób zdarza się jedna, która rzeczywiście gdzieś tam chce ten schemat przełamać, spoza niego wyjść. No ale to i tak jest mało, tak? Jest, nie wiem, 10%? No a cała reszta... Nie, no po prostu nie. Więc... No tak, no ale jeszcze tak wracając w sumie do tej prawdy, którą chcielibyśmy powiedzieć, a przynajmniej próbuję z ciebie wyciągnąć, to już o czym rozmawialiśmy też przy Łukaszu i przy Natalii, których pozdrawiamy oczywiście. Szewczyk Travel, zobaczcie sobie tam misiaczków na YouTubie. Że to w jaki sposób, tak jak powiedziałeś, że ludzie przejeżdżają do hotelu, i co się musi wydarzyć jakby na tym backstage'u, żeby było dobrze. Chciałbym z ciebie wyciągnąć tę informację, tę historię, o której ludzie nie wiedzą, podróżując jakby do tej części świata. No to, co dociera do gości, no to jest jednak gdzieś tam, no umówmy się, wysoka jakość, i tak uważam, że na Zanzibarze to jest stosunkowo niska jakość w porównaniu do reszty świata. Jakby za te same pieniądze tutaj zarówno serwis, jak i usługi, jak i jakość produktu jest dużo, dużo niższa niż tak naprawdę wszędzie indziej na świecie. No to rzeczywiście my na pewno w branży hotelarskiej, w gastronomii musimy się dosyć mocno natrudzić, żeby ostatecznie ten obraz, który goście dostają, dowieść. No i na przykład? Na pewno to dotyczy całej branży, wszędzie na świecie. Natomiast uważam, że na Zanzibarze to jest po prostu hardcore wybitny. No i podstawowe rzeczy, z którymi na co dzień się musimy mierzyć, no na pewno jest to, że nie ma wody regularnie w wioskach. Regularnie są to jakieś problemy z pompami, problemy z elektrycznością, problemy z tym, że firma internetowa założyła nadajniki na palmach, więc jak palmy się ruszają od wiatru, a no jest tu dosyć sporo wiatru, no to na przykład nie ma tego internetu. I też jakby nie jesteśmy w miejscu, gdzie reagowanie na takie problemy odbywa się w jakikolwiek sensowny sposób, bo zazwyczaj to jest kupa czasu. I też ciężko jest uzyskać odpowiedź, dlaczego te rzeczy tak wyglądają, jak wyglądają. Że nawet jak już się pojawia jakiś problem, to dojście do tego, dlaczego on się pojawił, skąd on się wziął, kto zawinił, albo w którym miejscu ten pożar trzeba zagasić, w którym miejscu dziurę załatać. No to jest bardzo daleka droga i bardzo często ja na przykład od pracowników potrafię nie dostawać odpowiedzi na pytania. Więc to jest tak, że jakby pojawia się problem, ja próbuję się dojść, jakby załagodzić go. No tak, ale jeszcze, no tak, wracając, bo pożary to wiemy, że gasisz cały czas, ale właśnie to co chciałem jakby nakreślić, że ludzie przyjeżdżają i myślą, że woda bierze się z kranu, a prąd bierze się z gniazdka i że to jest takie proste. Natomiast... Nie bierze się woda z kranu i nie bierze się prąd z gniazdka. Żeby do tego doszło, to jest jakby, to jest czubek góry lodowej, którą w większości ludzie w hotelach, do których przyjeżdżacie, jakby no, muszą zdobyć, prawda? Jakby to jest droga, taka. Tak, więc rzeczywiście, no jakby goście widzą, że jest fajnie, że jest ładnie i mają bardzo duże wymagania. Oczywiście, no powinni mieć wymagania w sytuacji, w której płacą za jakąś tam usługę. Natomiast no wielokrotnie jest tak, że to co my na backstage'u musimy nakombinować, żeby takie w ogóle proste, banalne rzeczy gościom dostarczyć, no to niejednokrotnie są naprawdę ciężkie sytuacje. Czyli tak jak widzicie, no nie jest tak hop-siup, jeżeli chodzi o branżę hotelarską. To nigdy nie jest hop-siup, jeśli chodzi o tę branżę, bo to jest bardzo specyficzna branża, natomiast uważam, że na Zanzibarze to jest jeszcze bardziej wszystko pod górę niż gdziekolwiek indziej, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak? No tak, a co powiesz na temat cały czas rosnących cen na Zanzibarze? Bo ja pamiętając Zanzibar jeszcze 2 lata temu, nie był tani, natomiast no nic się tu kompletnie nie zmieniło, a ceny czuję, że wzrosły.
wzrosły ceny znacząco i to się zaczyna jakby od cen produktów, po ceny usług, po ceny mieszkań, zakwaterowania też dla ekspatów. No wszystko idzie bardzo mocno do góry, a dużym problemem jest to, że nie idzie za tym podniesienie jakości ani usług, ani towarów, ani niczego. Dalej na wyspie brakuje ogromnej ilości produktów, więc nawet gdzieś tam ta kuchnia jest taka dosyć uboga, zarówno lokalna, jak i ta, którą się robi w hotelach. Usługi są moim zdaniem na dramatycznie niskim poziomie, więc jeśli rozmawiamy gdzieś tam o jakichś masażach, nie masażach, kosmetyczkach, tego typu rzeczy, no to kurczę, za większe pieniądze niż płacą w Polsce, ja dostaję 30% tego, czego bym się spodziewała po na przykład, nie wiem, polskiej manikirzystce, czy tam masażystce. No i jeśli chodzi w ogóle o... Sorki, ale nam kapelusz, który ochrania kamerę, spadł i się przestraszyłem. Żeby nie spadł. No ale też tak, co chciałam powiedzieć, że rząd tutaj, ludzie, którzy zarządzają Zanzibarem, mocno nie przykładają się do tego, żeby nawet poprawiać gdzieś tam infrastrukturę. Czy to jak sam Zanzibar wygląda, czy właśnie kwestia elektryczności, dostaw wody, wszystko to jest na żenująco niskim poziomie, podatki są cały czas podnoszone, ceny, jakie muszą przedsiębiorcy tutaj płacić za to, żeby utrzymać swój własny biznes, czy to hotelowy, czy jakiś usługowy, też idą do góry, coraz więcej się od osób inwestujących na wyspie wymaga i nic za tym nie idzie, więc no, ja też mam takie gdzieś przeczucie, że w którymś momencie ta bańka musi pęknąć, no bo zarówno turyści, myślę, się zmęczą tym, że no sam jesteś w stanie powiedzieć, jakby w porównaniu z tym, co się dzieje w Azji, za jakie pieniądze jesteś w Azji, pewne rzeczy dostać. No tak, otrzymać. W Ameryce Środkowej, wiesz, centralnej, południowej, no gdziekolwiek, nie, no. No tutaj płaci się, no Zanzibar jest bardzo drogi, jeżeli tak jakby porównać jakość, no jakoś to... Tak jak ostatnio, no, kupowaliśmy piwo w sklepie, tak? I płacimy za to piwo 4000, czyli to będą 2 dolary. $2, no to jest... jedno z trzech rodzajów piwa, jest... jakie można tutaj dostać, więc jakby są tylko 3 browary do wyboru. Taki, wiecie, harnaś, nie? I to jest tak, to jest taki harnaś, on kosztuje 2 dolary, nie ma nic innego. Nawet jeżeli już chcesz wydać te pieniądze i zapłacić za coś innego, no to znaleźć w ogóle jakąś lepszą jakość też jest ciężko. No cena jest absurdalna, więc nawet porównując z tym, co się dzieje w Polsce, czy w Niemczech, czy w Czechach, kurczę, no my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tam za euraska to już jest w miarę dobry produkt. To jest dobre piwo, nie? To jest dobre piwo, no a tutaj to jest żenada i wszystko tak wygląda. Na dobrą sprawę wszystko to tak wygląda, tak jak mówię, no nie, myślę, że gdzieś w którymś momencie się to musi zarówno turystom znudzić, jak i też osobom, które na tym Zanzibarze próbują inwestować. Więc takie mam odnośnie przyszłości Zanzibaru dosyć... No, mgliste wyobrażenia. No tak samo jeżeli chodzi o narrację blogerów, nie? Że wszyscy mówią, jak to jest pięknie, cudownie, bo oczywiście ludzie w internecie lubią pozytywną narrację. Natomiast no, to też się pewnie niedługo zmieni, no bo ileż można przyjeżdżać do miejsca, które poza widokiem, którym macie naprawdę wielkiej ilości miejsc na świecie, no ciężko, nie? No to mnie też tutaj... Zupełnie ostatnio, no mam na myśli parę miesięcy ostatnich, niszczy psychicznie, to jest nastawienie lokalnych ludzi, którzy patrzą na turystów po prostu jak na bankomat. Nie, no jak, to przecież wszyscy mówią, że ci ludzie tacy fajni, są przyjemni, przyjaźni. Przestań, no. Gosia, oni są przecież twoimi przyjaciółmi, każdy jest twoim friendly, grafiki. No zdecydowanie, no bo jakby domyślam się, jakby widzę to, że tak, widzę to, że jakby z punktu widzenia turysty każdy oczywiście na plaży się pięknie do nas uśmiecha i każdy rzeczywiście tutaj Hakuna Matata, Rafiki i tak dalej, więc może to wyglądać ładnie, natomiast no niestety akurat tutaj za tym uśmiechem no, kryje się interes, nie? Kryje się interes oczywiście, natomiast jest to też taki interes mocno okupiony tym, że oni są cwani, że właśnie coraz więcej chcą, nic od siebie nie dając. Więc dla mnie to jest taki, mam ostatnio po prostu zawodów dużo przechodzę, które wynikają właśnie z tego, że takie to jest wszystko nieuczciwe. Wszyscy są tacy greedy, bardzo dużo jest za tym wszystkim cwaniactwa. I mówię, no tak nie dając nic od siebie, po prostu wszyscy tutaj dookoła coraz więcej by chcieli.
smutne to jest takie po prostu i gdzieś ja nie dostrzegam w tym na pewno tego, co dostrzegają turyści. W sensie ja nie czuję, że tutaj to jest właśnie takie przyjemne i przyjazne. Wręcz przeciwnie, no ja mam wrażenie, że na każdym kroku wszyscy próbują mnie zrobić balona. I ja wiedząc o tym, że kokos prosto z palmy powinien kosztować tysiaka... A ktoś ci mówi 5 dolarów. A ktoś mi mówi 5 dolarów i ja nawet mówię to w suahili, tak? Więc ja podchodzę i jakby całą rozmowę odnośnie tego kokosa prowadzę w ich języku, więc jakby wiadomo, że nie przyjechałam tutaj wczoraj. No i tak znasz, i tak słyszę te 5 dolarów, czyli... No kurczę, no to w ogóle absurdalna jakaś tam cena. To tak mi się przykro robi po prostu. Przykro mi się robi, że na każdym kroku to jest jednak próba wyłudzenia. Wyruchać po prostu. To chciałam powiedzieć, dziękuję. No nazywajmy rzeczy po imieniu, no ludzie chcą was tutaj wyruchać. Urwał nam się aparat, gdyż ponieważ jest za gorąco, taki Zanzibar. To prawda o Zanzibarze, jest gorąco. Także mówiliśmy o tym, że po prostu no, ludzie chcą nas zwyczajnie wyruchać tutaj. No nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Tak. Dobrze, tak, zgadzam się. No ciężko mówić w takich rzeczach, no. Czemu mówić ciężko? No, bo to jest tak, teraz najgorsze chyba w tym wszystkim według mnie jest to, że tutaj nawet jak ludzie dają się wyruchać, dają z siebie zrobić, kurczę, białe małpki, białych debili, to i tak, mimo jeszcze do tego, że ludzie nie dostają tego, co powinni dostawać, że tutaj jest jak jest, to właśnie mówią, no to jest Afryka, tutaj jest jak jest. I jakby Nikt nie wymaga. Nie wymaga. Więcej, jakby wszystko przechodzi płazem, no bo jest Afryka. No bo przecież... Przecież to jest Afryka, to tutaj tak musi być, nie? No z czym ja się nie zgadzam, no bo jakby... Wydaje mi się, że też my w dużej mierze przyjeżdżając tutaj i właśnie niczego od tych ludzi nie wymagając, pokazujemy im, że to jest dobre, że to jest dobre, no, że tak może być, że nic więcej nie potrzeba, że my też jesteśmy z tym okej, okay, a nie daj Boże, jak ktoś się odezwie i rzeczywiście powie, jak to wygląda i że ja na przykład się czuję rzeczywiście gdzieś tam robiona w balona na każdym kroku, to często słyszę komentarze, że to przecież nie jest jej wina, że to wszystko przez historię i brak edukacji. No oczywiście, że tak, no po jakimś tam, w jakiejś części tak to jest, no ale też niczego nie wymagając... No tak, o tym jeszcze będziemy rozmawiać ogólnie, o historii już sobie porozmawiamy na pewno, ale... Nie wymagając aktualnie niczego i tak puszczając wszystko płazem, przyzwyczajamy ich, że tak właśnie jest, no, że tak właśnie jest i że oni nic nie muszą, niczego nie potrzebują, nic... Niczego nie muszą szanować, tym bardziej. Niczego nie muszą szanować, dokładnie. Bo to też jest tak, właśnie tak dobrze mówisz, kwestia takiego braku szacunku, bo nie mają szacunku ani do pieniędzy, ani do przedmiotów, ani do ludzi, ani do niczego tak naprawdę. Wszystko właśnie jest takie... Pole, hakuna matata. No. Także... Można na kuchniach widać, nie? No także co, no. Trzymajcie się kochani, dawajcie znaka w komentarzach, w linku oczywiście linki do Gochy i widzimy się już w kolejnym odcinku.